jaki telefon będzie rozkazać dziecko w przyszłym roku. Dzisiaj jest planowane to, co będzie smakować milionom ludzi. Ktoś nad tym siedzi, a bardzo duża część społeczeństwa, zdecydowana większość, przyjmuje to bezkrytycznie, nie zastanawiając się nad tym faktem. Nie chciałbym siać grozą ani robić z tego spotkania, posiedzenia na temat zdrowego żywienia czy czegoś w tym rodzaju. Ale w momencie, kiedy zrozumiałem, że muszę zadbać o swój organizm i też zadbać o to, co wrzucam do środka, zacząłem patrzeć na różne półki w różnych supermarketach. Czasami na stacjach benzynowych. Zdarzało mi się na stacji benzynowej zjeść hot doga, kupić sobie batonika. Zdarzało mi się w różnych miejscach po prostu złapać coś, co było pod ręką. Dzisiaj tak patrzę, myślę sobie, to jest trujące, to jest trujące, to się nie nadaje do jedzenia. Nikt rozsądny, jeśli by wiedział, jak to działa, nie zrobiłby sobie czegoś takiego. Wchodzę na stację benzynową i nie widzę nic, co mógłbym zjeść i czasami jest coś, co mógłbym wypić. Nazywa się to zwykle woda. W którymś momencie, kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, co wrzucam do swojego organizmu, okazało się, że większość produktów reklamowanych to jest straszna trucizna. Człowiek, który kupuje słodzone napoje gigantyczną ilością cukru, wlewa to w swój organizm, patrzy na kogoś, kto pali papierosy i myśli sobie, no ten to się musi nawrócić jeszcze. Ten to musi się wyzwolić z tego nałogu. Prawda jest taka, że jeśli trochę się temu przyjrzymy, to się okaże, że to, co niejedna pobożna osoba, która nie dotyka alkoholu i która nie pali papierosów, wrzuca do swego organizmu na co dzień, często jest nieporównywalnie bardziej szkodliwe od tego alkoholu i papierosów. Co któraś osoba ma cukrzycę, co któraś osoba ma insulinooporność, co któraś osoba doświadcza bardzo poważnych problemów onkologicznych. To wszystko jest mocno związane z dietą. I serwujemy to sobie jedzeniem, które jest bezkrytycznie przyjmowane, bo wszyscy to robią. A w którymś momencie ja złapałem, że nie jestem wszyscy. I staram się służyć Bogu, głoszę. Poza tym często moją pracą jest zajmowanie się profilaktyką uzależnień, więc potrzebuję być do tego sprawny umysłowo, emocjonalnie, potrzebuję mieć do tego trochę energii. Ale uświadomiłem sobie, że codziennie muszę się w ciągu dnia przespać. I mimo wszystko codziennie jestem zmulony. Nie mam siły czytać, nie mam siły pisać, nie mam siły się wieloma rzeczami zajmować. W którymś momencie zacząłem robić coś ze swoją dietą. Wyrzuciłem węglowodany, cukier. Okazało się, że mózg mi się odmulił. Okazało się, że nie muszę codziennie spać. Okazało się, że mogę funkcjonować na zupełnie innym poziomie. Dlaczego o tym mówię? Nie chcę tego zamieniać, tak jak powiedziałem, w spotkanie, które będzie poświęcone kwestii zdrowego żywienia, bo to tylko jeden z wielu aspektów. Nie chcę, by jakiś producent chipsów decydował o tym, co mi się będzie podobało, co mi będzie smakowało. Nie chcę, żeby inni ludzie dawali sobie prawo do tego, aby na fali takiego tsunami w naszej kulturze zasypywać mnie rzeczami, które są mega niezdrowe, mega szkodliwe, mega niszczące, a ja żebym to przyjmował. Wiecie, dzisiaj patrzę na cukier, chipsy, na tym podobne rzeczy z większą rezerwą niż na myśl o tym, żebym mógł zapalić papierosy. Nie palę, ale wiem, że te rzeczy, które często robimy bez zastanowienia, często są dużo bardziej szkodliwe niż palenie. Niszczymy siebie.
A dlaczego robimy to bez poczucia, że robimy coś złego? Bo ktoś tak ukształtował kulturę. Dlaczego dorosły człowiek je 5 razy dziennie? Dlatego, że ktoś wytłumaczył, że tak jest dobrze. Dlatego, że ktoś wytłumaczył, że w jedzeniu ma być dużo węglowodanów, dużo cukru. Jemy i ciągle czujemy głód. I nie jesteśmy w stanie się nasycić. Gdybyśmy zaczęli normalnie jeść, to okazuje się, że 2 razy dziennie zupełnie wystarcza. I człowiek jest i najedzony, i ma energię. Ale mamy tak kulturowo. Mamy pewne rzeczy poustawiane i nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. Ale jeśli człowiek staje się świadomy, w którymś momencie dokonuje resetu. Nie chodzi tutaj tylko o jedzenie. Chodzi tutaj o wiele różnych innych kwestii. Chodzi o nasze zwyczaje, nasz sposób życia, nasz sposób funkcjonowania. Ktoś to tak wymyślił, żebyś nieustannie siedział oglądając seriale. Ktoś to tak wymyślił, żebyś ciągle inwestował w niezdrowe jedzenie. Ktoś to tak wymyślił, żebyś był nieustannym klientem koncernów farmaceutycznych. Ktoś to tak wymyślił, żebyśmy byli konsumentami, którzy nieustannie w wyniku tej konsumpcji będą narażeni na jeszcze większą konsumpcję. A Bóg wymyślił ciebie jako wolną osobę, która będzie decydowała sama o sobie. I która nie będzie szła za takim kulturowym pędem, która nie będzie szła za tym, co inni dla ciebie wymyśleli. Ale to jest łatwiejsze, prawda? Bezmyślność i podążanie za tłumem jest łatwiejsze niż decydowanie o sobie. Noszenie w głowie tego, co świat nam wrzuca do głowy, jest prostsze niż zdecydowanie o tym, co będziemy w głowie nosić. To, co jest ciekawe, jeśli człowiek chce zachować swoją indywidualność, jeśli człowiek chce zachować swoją osobistą wolność, to okazuje się, że za każdym razem i w każdej sferze życia będzie musiał o to zawalczyć, postawić granice i zdecydować, że będzie zachowywał się w ten, a nie w inny sposób. To dotyczy naszej psychiki, to dotyczy naszych emocji, to dotyczy naszego stylu życia, to dotyczy naszych postaw, to dotyczy naszych relacji międzyludzkich. To dotyczy wielu kwestii, w których bardzo często idziemy z prądem, zamiast zatrzymać się i powiedzieć nie, to ja podejmuję decyzję. To ja muszę zastanowić się, co jest właściwe, co jest użyteczne, co jest dobre i nie chcę, żeby ktoś inny za mnie decydował. Mój Boże, to chwila grozy. Więc robiąc tak dramatyczny wstęp, chciałbym powiedzieć trochę na temat tego, w jaki sposób powinniśmy zarządzać naszymi umysłami, dlatego że to jest ważna część naszego życia chrześcijańskiego. Biblia mówi o tym, na przykład, że powinniśmy złożyć swoje ciała jako żywe ofiary na chwałę Boga na Jego ołtarzu. Wiecie, ofiary zwykle się uśmiercało, ale tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że mamy być żywymi ofiarami, czyli mamy poświęcić siebie Bogu i zadbać o to, żeby nasze ciała nie były dotykane niczym, czego Bóg sobie nie życzy, aby nasze ciało było dotknięte. A On tak samo nie chciałby, abyśmy tak samo chciałby, abyśmy byli wolni od uzależnień, od różnego rodzaju używek, jak też chciałby, żebyśmy byli wolni od niszczenia swojego zdrowia niezdrowym jedzeniem. On chciałby, abyśmy żyli w czystości seksualnej, on chciałby, abyśmy dbali o swoje ciało na tyle, żeby nie trzeba było jeździć z nim za często do weterynarza. Więc mamy według Boga coś do zrobienia ze swoim ciałem.
Mamy według Boga coś do zrobienia ze swoją duszą. Mamy według Boga coś do zrobienia ze swoim sercem. I teraz ktoś, kto chce podobać się Bogu, zwykle wybiera sobie jakąś aktywność, bardzo często niesamowicie ograniczoną, jakąś aktywność typu, no o, ja to będę służył Bogu, będę śpiewał w uwielbieniu. I już mamy odhaczone. Oj, to może zaspokoić nasze wyobrażenia, ale to nie zaspokaja wyobrażeń Boga. Możemy zgłosić się do służby i powinniśmy takie rzeczy robić, ale każda nasza służba, jaką byśmy pełnili w lokalnej wspólnocie, ona jest tylko cząstką tego, co powinno z naszego życia wynikać jako nasza służba Bogu, jako nasze poświęcenie. To, co w największym stopniu się dzieje, jeśli chodzi o Boży sposób postrzegania nas, to to, kim jesteśmy, kiedy nie jesteśmy w swojej służbie. Kim jesteśmy, kiedy nikt nie patrzy? Kim jesteśmy, kiedy jesteśmy najbardziej naturalni ze wszystkiego? Wiecie, fajnie jest wyśpiewać Bogu to, jak bardzo za Nim tęsknimy, jak bardzo Go kochamy i jak bardzo jest On na pierwszym miejscu, a później zachowywać się tak, jakby w ogóle to, co śpiewaliśmy, było kłamstwem. Zdarza się. I w zmianie stylu życia, w podporządkowywaniu się Bogu, co w ogóle nie przychodzi nam tak, że któregoś dnia powiemy sobie, o, to ja zrozumiałem, to ja się teraz dzisiaj nagle zmieniam i wszystko od tego momentu jest w porządku. Nie. Z tym wszystkim jest jak z dojrzewaniem. Z tym wszystkim jest jak z nauką wszystkich innych rzeczy. Kiedy spojrzymy na kogoś, kto cudownie gra na pianinie, to możemy być absolutnie pewni, że to nie stało się w ten sposób, że ta osoba któregoś dnia się obudziła, stwierdziła, chcę grać na pianinie, usiadła, wydała kilka dźwięków, okazało się, że jest dobrze. Nie. To były lata nauki, ćwiczeń, często frustracji. Pewnie wszyscy, lub przynajmniej większość z nas, miała tą nieprzyjemność bycia na kursie na prawo jazdy. Po pierwszym dniu, słowo wiedzy, wiem, jak skończył się twój pierwszy dzień. Kiedy opuściliście samochód, stwierdziliście po pierwszej jeździe, że się do tego nie nadajecie i nigdy się tego nie nauczycie. Totalna frustracja, złe emocje, poczucie porażki. Ale później kalkulacja. Chcę się nauczyć, czy nie chcę? Potrzebuję tego prawa jazdy, czy nie? No, potrzebuję. To muszę to przetrwać. Idziesz, narażasz się kolejny raz na równie wzniosłe odczucia. Znerwicowany instruktor, który siedzi obok ciebie, zaczyna ci się śnić po nocach. Ale przechodzisz przez to wszystko. Później jest już z górki pierwszy, drugi, trzeci egzamin. I w końcu masz. Wiecie, wszyscy ci ludzie, którzy tu za oknem jadą tymi samochodami, mają tą historię za sobą. Przeszli pewien nieprzyjemny moment, który prowadził ich do osiągnięcia celu. Gdyby to były tylko te emocje, gdyby nie było takiej myśli, mam cel, chcę go osiągnąć, będę się tego trzymał, jestem gotów zapłacić taką cenę. Nie mówię tu o łapówce. Gdybyśmy nie myśleli o tym w takich kategoriach, to nikt z nas by nie dokończył kursu. Kiedy patrzymy na kogoś, kto płynnie mówi w jakimś języku, wiemy, że miał za sobą długą drogę powtarzania słówek,
konstruowania fraz, wpadek. Ośmieszył się nie raz, nie dwa. Ja kiedyś chciałem porozmawiać z pewnym cenionym przez siebie człowiekiem z Litwy. Gadałem, słuchał mnie z wielką uwagą. W którymś momencie doszedłem do wniosku, że zaczyna rozumieć głębię tego, co chcę mu przekazać, bo zaczął na jego twarzy pojawiać się pewien wytrzeszcz oczu. Na koniec miał mi tylko jedno do powiedzenia. To było pytanie, jaki to był język. Ja myślałem, że mówię do niego po rosyjsku. Wszystko, cokolwiek osiągamy w naszym życiu chrześcijańskim, jest czymś, co przychodzi na drodze dojrzałości, nauki i rozwoju. Jak wierzący ludzie zostali nazwani na samym początku? Uczniami. Uczeń to jest ktoś, kto jest w procesie. Ktoś, kto jest na drodze uczenia się. Ktoś, kto się rozwija. Ktoś, kto się zmienia. Uczeń to nie jest ktoś, kto po prostu przyjmuje w jednym momencie obdarowanie, które sprawia, że wszystko w jego życiu zaczyna w danej dziedzinie działać w sposób doskonały. Uczeń to ktoś, kto decyduje się na bycie we wzroście, na rozwijaniu się, uczeniu, a to często wywołuje dość nieprzyjemne odczucia. Jako świeżo nawrócony człowiek zostałem poinformowany, jak można rozpoznać Bożą wolę. Powiedziano mi, jeśli czujesz w czymś pokój i radość, to to jest od Boga. Jeśli coś cię niepokoi, to to nie jest od Boga. To naprawdę rewelacyjna recepta, żeby zapewnić człowiekowi, że się nigdy nie rozwinie, że nigdy nie dojrzeje. To tak jakby powiedzieć dziecku, wszystko co ci sprawia przyjemność jest właściwe, a wszystko co ci nie sprawia przyjemności, co jest trudne, co jest ciężkie, jest niewłaściwe i nie powinieneś tego robić. Chcielibyście, żeby ktoś nasze dzieci tak wyedukował w szkole? A do mnie w różnych kościołach różni ludzie podeszli i przedstawili mi taki program rozwoju. Mój Boże, oni nie mieli pojęcia, w jakich sprawach ja potrafiłem czuć pokój i radość. I nie mieli też pojęcia, w jakich sprawach potrafiłem czuć się zaniepokojony. Kto z nas chodził do szkoły i był szczęśliwy z tego powodu? Zakołkujemy po spotkaniu. Kto nie mógł się doczekać, kiedy w końcu znajdzie się przed tablicą? Nauka jest często czymś nieprzyjemnym z różnych powodów, dlatego że jeśli jesteśmy niedouczeni, to objawia nasz brak. Kiedy chcemy się nauczyć, to musimy coś zmienić w naszym myśleniu, musimy zmienić coś, coś przyswoić, musimy zrobić przestrzeń na nowe informacje i zaakceptować je jako obowiązującą prawdę, podczas kiedy wcześniej te kwestie mogły nas kompletnie nie interesować. Jako uczniowie potrzebujemy się uczyć, a co więcej, jako wierzący ludzie mamy tą informację, że nasza nauka bez praktycznego zastosowania nie ma kompletnie żadnego sensu. Jezus powiedział, że ten, który słucha słowa, któremu się to podoba i lubi słuchać, ale nie wprowadza tego słowa w życie, jest jak dom zbudowany na piasku, który szybko się rozpadnie. Jakub, brat Jezusa, w swoim liście napisał, że nie powinniśmy być słuchaczami słowa, którzy oszukują samych siebie, ale wykonawcami. W Nowym Testamencie możemy znaleźć sporo takich stwierdzeń, które dają do zrozumienia, że przyjęte słowo musi zostać powiązane z naszą wiarą i wprowadzone w życie. Więc ta nauka to nie jest tylko przyjęcie informacji,
ale to jest również coś, co zobowiązuje nas do zmian dotyczących naszego życia. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Bardzo ciekawy werset. Boże Słowo powinno dokonać dzieła zbawienia. I teraz ja wiem, że słowo zbawienie w języku polskim jest dosyć wybrakowane. I w języku polskim ono mniej więcej znaczy tyle, że jak znajdziesz się na sądzie przed Bogiem, to Bóg powie, że jest dobrze i że nie trafisz do piekła. Jednak kiedy spojrzymy na Nowy Testament, kiedy spojrzymy w jakich miejscach to słowo zostało zastosowane, to często przy uzdrowieniu, uwolnieniu, zmianie życia człowieka jest mówione, że doświadczył zbawienia. Czyli jest to zmiana dokonująca się teraz w tej rzeczywistości. Zbawienie to również uzdrowienie. Jest zbawienie wieczne, ale również doświadczamy zbawienia. Potrzebujemy zbawienia dla naszych dusz i wiem, że nasze umysły szybko będą lecieć w tym kierunku, tak, chodzi o życie wieczne. Nie. Tam jest napisane już do nawróconych, do ludzi zbawionych w tym sensie i jest mowa o tym, że potrzebujemy zbawienia dla naszych dusz tu i teraz. Żeby to rozrysować trochę jaśniej, to Biblia pokazuje, że w duchu jesteśmy zbawieni, w duszy jesteśmy zbawiani, a w ciele doświadczymy zbawienia poprzez zmartwychwstanie. Więc nasze zbawienie jest ponad czasem. W pewnym sensie jest już w czasie przeszłym. Dokonało się na krzyżu Chrystusa i kiedy Jezus zmartwychwstał, my możemy przyjąć do naszego ducha życie wieczne i jesteśmy zbawieni w duchu. Nasza dusza potrzebuje zbawienia, bo jeśli na przykład na co dzień zastanawiasz się, jak otruć swojego chłopa, żeby znowu wrócić na rynek matrymonialny. Jeśli zastanawiasz się, jak się zemścić za krzywdy, których doświadczyłeś. Jeśli zastanawiasz, jeśli jesteś miotany złością i innymi różnymi rzeczami, to znaczy, że w twojej duszy jest coś niewłaściwego. Twoja dusza nie zachowuje się, jakby była zbawiona. Twoja dusza potrzebuje zmiany, wybawienia od zła, które ciągle w niej mieszka. Nasze ciało umrze i będziemy chodzić w zbawionym ciele dopiero po zmartwychwstaniu. To ciało będzie niezniszczalne, będzie wieczne. Nie będzie nosiło żadnej hańby naszego ziemskiego życia. Więc rozumiemy to, że w pewnym sensie jesteśmy zbawieni i to jest czas dokonany. W naszej duszy zbawienie się dokonuje. I teraz możemy być współpracownikami na rzecz przemiany naszej duszy lub możemy być dość obojętnie nastawieni. Kiedyś jeden z moich kumpli w wieku lat 30 czy 31, on powiedział mi coś takiego, wiesz, to zabrzmi naprawdę kiepsko, ale powiem ci, że dopiero teraz doszedłem do takiego etapu w swoim życiu, że zupełnie to rozumiem, że ja jestem kreatorem swego życia, a nie tylko obserwatorem tego, co się w nim dzieje, poddającym się okolicznościom. O czym możemy decydować w najwyższym stopniu? Powinniśmy decydować o tym, co będzie wypełniać nasz umysł. O tym, czym będziemy karmić swój umysł. My decydujemy o swoim sposobie myślenia. My powinniśmy zawiadywać też swoimi emocjami, by nie być jego ofiarami. Jak często zdarza się, że ludzie, którzy potrafią być mili, grzeczni, lśniący niczym aniołowie, w stosunku do obcych,
w stosunku do najbliższych, popadają w takie stany, w których eksplodują. Nie są w stanie powstrzymać całego syfu, który się wylewa w takich momentach. I później, kiedy już to zejdzie, myślimy sobie, że nie powinniśmy tego powiedzieć. Zapytam nieśmiało, czy ktoś ma takie doświadczenia? Widziałem mema gdzieś na jakimś profilu, jak królowa tłumaczy księżniczce, wiesz, żeby półkę powiesić, to i sąsiada można zawołać, ale żeby wydrzeć ryja tak, żeby całe miasto słyszało, to już mąż jest potrzebny. Jest coś dziwnego w nas. I wiemy, że zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, których żałujemy, że miały one miejsce. Uświadamiają nam, że w środku jest coś, co w ogóle się nam nie podoba. Jesteś zbawioną osobą, oczyszczoną przez krew Chrystusa, ale twoja dusza jest zdeformowana w wyniku życia w tym świecie i zachowuje się w paskudny sposób, który tobie samemu się nie podoba i który ty sama oceniasz jako coś kompletnie niewłaściwego. I chcielibyśmy, by nasza dusza się zmieniła, by zaczęła być taka, jaką sobie wyobrażamy, że powinna być. No i Słowo Boże wychodzi nam naprzeciw. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Potrzebujemy najpierw nasze dusze przepełnić Bożym Słowem. Myśleć o nim, wprowadzać je w życie, ale też zastosować je w taki sposób, by wzorce, które Bóg nam pokazuje, stały się dla nas na tyle wyraźne, abyśmy zaczęli instynktownie im ulegać. Głębokie lata 90., niedługo po moim nawróceniu, uświadomiłem sobie, że mam problem w różnych takich gwałtownych sytuacjach, typu się uderzę, potknę czy coś. A jakie macie wtedy odczucia? Czy zdarza się, że temu towarzyszą jakieś formy opisowe? No właśnie. U mnie to aleluja nie było. Któregoś dnia zastanawiałem się nad tym i akurat miałem całkiem niezłą okazję, bo się poślizgnęłem. I w momencie, kiedy leciałem, żeby gruchnąć o zmarzniętą ziemię, pomyślałem sobie, jak walnę, to zaklnę, ale jak wcześniej wydrę się, aleluja, to później już nie. Więc wydarłem się, walnęłem, no i sytuacja mnie rozśmieszyła. Podjąłem decyzję. Pewna podróżniczka powiedziała coś takiego. W polskiej kulturze i w ogóle tak w większości świata zachodniego tak to działa. Typu człowiek wychodzi z domu, przejeżdżający samochód cię ochlapie. Jesteś wściekły, masz popsuty dzień. Mówi Indianin, idzie przez dżunglę, poślizgnie się, zjedzie 10 metrów w błocie, wyląduje w jakiejś kałuży i ma taki ubaw z tego, że po prostu cały dzień jest tym rozśmieszony. Mówi generalnie niby analogiczna sytuacja, ale zupełnie inna postawa. Ciekawe. Te same rzeczy mogą nas rozśmieszyć i te same rzeczy mogą nas rozwścieczyć. Z jakiego powodu tak się dzieje? Kto nas programuje? I czy to nie my sami powinniśmy zaprogramować siebie i zdecydować, jak będziemy reagować w takich sytuacjach? Jednemu dziecko namaluje na ścianie niezrozumiałą scenę i chwilę później cały dom będzie miał popsuty humor.
w innej sytuacji, w innym domu takie same dziecko na takiej samej ścianie namaluje podobnego bohomaza i cały dom jest rozbawiony. A kolejni, którzy przyjdą w odwiedziny, to pierwsze, co im będzie pokazywane, to freski na ścianie. Zobacz, co moje dziecko zrobiło. Czy to nie jest zabawne? To zależy od wewnętrznej postawy. To my decydujemy, że cierpimy z wielu powodów. To my decydujemy o tym, że wiele rzeczy wywołuje w nas wściekłość. Rzeczy, które mogłyby nas rozśmieszyć, gdybyśmy tylko zmienili swoją wewnętrzną postawę. To my decydujemy też o tym, co sobie wyolbrzymiamy i czemu nadajemy znaczenie, a co umniejszamy. I kiedy zaczynamy to rozumieć i zaczynamy świadomie tym zawiadywać, to też pomaga nam ogarnąć się emocjonalnie. To pomaga nam nie wybuchać. To pomaga nam postrzegać świat inaczej. Któregoś razu miałem takie ciekawe doświadczenie. Byłem po wielu nieprzyjemnych sytuacjach. Byłem bardzo przemęczony. Więc kiedy dotykają cię różne nieprzyjemne historie, jesteś totalnie przemęczony, twoja odporność zaczyna padać, robisz się drażliwy i w ogóle na nic nie masz siły, na nic nie masz ochoty. Ale ja miałem przed sobą spotkanie, które miałem do poprowadzenia, więc byłem w tej sali spotkań, oparłem się o ścianę, chciałem się pomodlić, wyrażając swoje męczeństwo. I Duch Święty do mnie przemówił. Powiedział, żebym zamknął oczy. Kilka razy mi coś takiego się przydarzyło, że Duch Święty do mnie powiedział, żebym zamknął oczy. Wiecie, co się dzieje, kiedy człowiek zamyka oczy? Robi się ciemno. Ale kiedy Duch Święty mi o tym mówił, zamknąłem oczy i zobaczyłem obraz. Ten obraz nie był przyjemny, to było pobojowisko, tak jak zorane pola walki podczas I wojny światowej, gdzie już nie było widać żadnej trawki, tylko po prostu sam szlam, błoto i wszystko było zmasakrowane. A więc pomyślałem sobie, patrząc na to, że jeśli Bóg chce mi powiedzieć, jak się czuję, to ja to wiem bez tego obrazu. I powiedział do mnie w tej wizji, spójrz do góry. I spojrzałem ponad te pole bitwy. I tam było jasne, błękitne niebo, słoneczny dzień. Wszystko było pełne świeżości, doskonałe. I Bóg do mnie powiedział, to ty decydujesz, na co patrzysz. A to, na co będziesz patrzył, wypełni twoje wnętrze. Czy masz w swoim życiu powody do wdzięczności, których nie jest w stanie zaćmić żaden problem? Czy mogą te powody do wdzięczności być dobrą kotwicą, by zakotwiczyć się w tym i by o tym myśleć? Ja pamiętam, jak wiele razy myślałem sobie o różnych trudnych sytuacjach, które do mnie przychodziły. No tak, to jest trudna sytuacja, ale trudne sytuacje przemijają, ale jest coś, co nie przeminie. Bóg mnie lubi i nic na to nie poradzę. On mnie kocha. Nic tego nie przebije. Nie ma takiego nieszczęścia, które mogłoby to przebić. Jeśli wybierzemy sobie to, że się zakotwiczymy w nim, w swoim sposobie myślenia, to po jakimś czasie okazuje się, że coraz mniej masz w życiu powodów do cierpienia, do rozdrażnienia, coraz mniej powodów do wściekłości. Coraz trudniej jest cię wyprowadzić z równowagi. To my decydujemy, co sobie wyolbrzymimy, co dla nas będzie powodem do ogłoszenia końca świata. To my decydujemy,
co sobie umniejszymy. To jest mała rzecz, prawda? I w porównaniu z tą salą, w której jesteśmy, to naprawdę jest bardzo małe. W porównaniu z całą tą przestrzenią, którą widzę za oknem, to jest naprawdę bardzo małe. Ale w momencie, kiedy to sobie wyolbrzymię, stawiając to w centrum swojego postrzegania rzeczywistości, to zasłoni mi wszystko, mimo że jest takie małe. Prawda? I wszystko wielkie przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, bo ja sobie to umniejszę czymś takim. Przyjmijmy na chwilę, że Ziemia nie jest płaska. Tak, na chwilę, tylko do celów roboczych. Kiedy Księżyc pojawia się między Ziemią a Słońcem i następuje zaćmienie Słońca, to tak to jakoś Bóg wymyślił, żeby ten malutki Księżyc, który jest dużo mniejszy od Ziemi, jest niezauważalnym pyłkiem w porównaniu ze Słońcem, był w takiej odległości między Ziemią a Słońcem, żeby doskonale zasłonił całe Słońce, kiedy znajdzie się na odpowiedniej trajektorii, Boże, nie wiem jak to nazwać, i w którymś momencie ten mały Księżyc zasłania te potężne Słońce. Czasami doświadczamy zaćmienia Boga. Czymś małym, czymś, co nie jest tak wielkie jak Bóg, czymś, co nie jest w stanie się z Nim równać, ale w naszej percepcji, w naszym postrzeganiu dzieje się tak, jakby Bóg znikł z naszego świata, dlatego że coś znalazło się idealnie między nami a Nim. Ileż to niesamowitych osób służących Bogu. Nagle pojawia się w życiu. Facet, który się zainteresował cudowną siostrą, która w jeden dzień podjęła decyzję, że już chrześcijaństwo, Bóg i wszystko inne nie jest ważne. W którymś momencie żona sąsiada ubrała się trochę inaczej niż zwykle i została zauważona. W którymś momencie okazuje się, że coś naprawdę niewiele znaczącego, coś, co ma niewielkie znaczenie wobec naszej wieczności, staje się tak wielkie, że sami podejmujemy decyzję, jak gdybyśmy byli duchowymi samobójcami. Diabeł zdaje sobie z tego sprawę, że większość z nas na co dzień nie zastanawia się i nie myśli o tym mechanizmie wyolbrzymiania i umniejszania, nadawania wagi i pozbawiania wagi rzeczy, które nas otaczają. Więc kiedy widzi, że w jakimś kierunku zaczynamy ulegać, no to dokłada odważników. Zaczyna naciskać, zaczyna dręczyć. Wiele razy zetknąłem się z ludźmi, którzy popadają w grzech, kiedy z nimi rozmawiałem i pytałem, ale co z tym wszystkim, co Bóg dla ciebie zrobił? Co z całym twoim chrześcijaństwem? Co z całą twoją dotychczasową miłością do Boga? Wiesz, to wszystko było prawdziwe, ale ja nie jestem w stanie tego skończyć. Ja nie jestem w stanie... Kto ci powiedział, że nie jesteś w stanie? Ale ty nie wiesz, ja czuję, a kurde, jakie to ma znaczenie, co ty czujesz. Bez względu, co myślisz i bez względu, co czujesz, to ty podejmujesz decyzję i ty robisz krok we właściwą lub niewłaściwą stronę.
I kiedy spróbujesz tłumaczyć się w ten sposób przed Bogiem w wieczności, to sam dla siebie, sama dla siebie będziesz najbardziej niewiarygodną osobą, bo będziesz wiedziała, że to żadne wytłumaczenie. Będziesz wiedział, że to był sposób na okłamywanie siebie i myślenie, że inni uwierzą w twoje kłamstwa. Czy jesteśmy w stanie zdecydować o tym, że w naszym życiu nie będzie żadnych problemów? Czy jesteśmy w stanie zdecydować o tym, że będziemy mieli do czynienia tylko z życzliwymi, mądrymi i szlachetnymi osobami? Czy jesteśmy w stanie zdecydować o tym, że nasze życie będzie układało się idealnie i nie pojawią się żadne niepożądane rzeczy w nim? Nie jesteśmy w stanie o tym zdecydować, dlatego że jest zbyt wiele czynników, które wpływają na to. Ale jesteśmy w stanie zdecydować o tym, jak będziemy reagować w momencie, kiedy będą pojawiały się w naszym życiu złe rzeczy. Jesteś w stanie zdecydować o tym, że nie będziesz osobą mściwą w swoim umyśle, że nigdy nie będziesz eksploatować chęci odwetu, zemsty, nie będziesz żyć pragnieniem, by daną osobę dotknęło zło, które by usatysfakcjonowało ciebie. Kiedyś słuchałem pewnego Żyda, który przemawiał w Oświęcimiu z okazji Marszu Żywych. Nie byłem na tym spotkaniu na żywo, znajomy to nagrał, ale bardzo uderzył mnie sposób myślenia, który był inny od tego, do czego jestem przyzwyczajony. Ten Żyd z przeżyciem obozu powiedział coś takiego. Jak mogło do tego dojść, że ktoś wymyślił, że zrobi sobie coś takiego i będzie tak traktował innych ludzi? O, nie postrzegałem tego w ten sposób. Jak ktoś mógł wymyślać, że da sobie prawo, by zrobić coś takiego innym ludziom? Ale ten Żyd w pierwszej kolejności powiedział o krzywdzie, którą robili ci ludzie samym sobie, robiąc innym to, co robili. Kiedy ma się takie myślenie, łatwiej jest przebaczać. Kiedy ma się myślenie, w którym zdaje się sobie sprawę z tego, że zło, które ludzie popełniają w stosunku do innych, wynika z ich strachu, kompleksów, z ich cierpienia, z ich głupoty. Często zło, które wyrządzają ludzie innym ludziom, jest świadectwem o tym, że sami doświadczają jeszcze gorszego zła. I kiedy zaczynamy o tym myśleć, możemy zacząć patrzeć ze współczuciem, a nie z gniewem czy z chęcią odegrania się na krzywdzicielach. Eusebiusz z Cezarei na początku IV wieku napisał słynne dzieło Historia Kościelna. Zebrał w tymże dziele wszystko to, do czego udało mu się dotrzeć na temat dotychczasowej historii Kościoła. Jest tam wiele różnych ciekawych wątków wartych przeczytania. Są tam różne sceny z prywatnego życia apostołów. Są tam różnego rodzaju historie, które są opisane w Biblii, ale z poszerzeniem o to, co było wiadome. My, mając w Biblii, mamy dosyć wąski tekst, który w kilku zdaniach opowiada o bardzo obszernych wydarzeniach. Jest tam historia o tym, jak Herod zaczął prześladować Kościół.
I kiedy zobaczył, jak bardzo to podniosło autorytet w oczach jego żydowskich poddanych, to stwierdził, że to jest sposób na zyskanie jeszcze większego posłuchu. Więc wyznaczył nagrodę dla tych osób, które będą donosić, gdzie można, jak można schwytać najbardziej znaczące postacie wczesnego Kościoła. Pewien człowiek postanowił zdobyć tą nagrodę, więc odegrał nawrócenie. Zaczął kręcić się między wierzącymi i w końcu dotarł do Jakuba, brata Jana. To jest opisane w Dziejach Apostolskich. Jakub został skazany na śmierć przez Heroda i wyrok został wykonany. Ale Eusebiusz opisuje kulisy tej historii. Opisuje, że kiedy ów człowiek wziął strażników z domu Heroda i poszedł do tego miejsca, w którym był Jakub, zależało mu, żeby osobiście wydać go w ich ręce, żeby nie stracić nagrody i żeby razem z nimi pójść do pałacu Heroda i żeby Herod tą nagrodę wypłacił, żeby żaden z tych strażników nie powołał się, ja go schwytałem. Więc on to wszystko miał zaplanowane od A do Z. Postanowił ubić interes. Poszli więc razem, schwytali Jakuba i kiedy szli do pałacu, ów człowiek bardzo zadowolony z siebie trzymał się bardzo blisko Jakuba, żeby mu jego powód do zapłaty nie wypadł z rąk. Ale spostrzegł, że Jakub zachowuje się w sposób kompletnie nienaturalny. Nie był na niego zły. Nie było widać w nim rozpaczy, wściekłości. Nie miotał się jak zwierzę w klatce szukające sposobu, jak uciec. Ale pełen pokoju. Szedł razem z nimi. Zaczął zadawać mu pytania. I co? Pewnie się boisz. Nie, nie boję się. Dlaczego się nie boisz? Zaczęli rozmawiać. Po drodze nawrócił się. Stanął przed Herodem, który miał mu wypłacić nagrodę za wydanie Jakuba. I ten człowiek powiedział, że już nie chce nagrody. Ale jeśli król chce coś dla niego zrobić, to niech mu pozwoli umrzeć razem z Jakubem. Oni nie byli normalni i my też nie powinniśmy. Bóg powołał nas, abyśmy nie byli synami i córkami tego świata, abyśmy nie byli ludźmi miotanymi emocjami, pragnieniami, żądzami tego świata. Bóg nas powołał, abyśmy byli przedstawicielami nieba na ziemi. I abyśmy mogli wejść w tą rolę, potrzebujemy robić porządek z naszymi umysłami, z naszymi sercami, z naszymi emocjami. Potrzebujemy to zaplanować. To się nie stanie samo. Ktoś kiedyś powiedział, jesteś tym, co jesz. Z tego, co kojarzę, to było hasło jakiejś kampanii żywieniowej, która promowała zdrowe żywienie, czy zdrowe było, nie wiem, ale to jest fakt, że każdy atom twojego ciała, zanim stał się atomem twojego ciała, był atomem wszechświata. Jesteś pyłem ziemi, pyłem z kosmosu. Jesteś cząstką wszechświata, jeśli chodzi o materię, która składa się na twoje ciało. Kiedy patrzę na niektórych z was, to wyobrażam sobie te jabłka, gruszki, kabaczka i prosiaczka. Świnia jest w tobie. Zanim
coś stało się twoim uchem wcześniej, biegało po jakimś chlewie i chrumkało. No, to jest niezaprzeczalne. Każdy kawałek naszego ciała wcześniej był istniejącym kawałkiem materii, który jakąś drogą, myślę, że głównie chodzi o jedzenie i picie, stał się częścią nas. Jeśli chodzi o nasze dusze, jesteś tym, co jesz. Co je twoja dusza? Czym ją karmisz? Na jakie procesy zezwalasz, aby się w niej toczyły? Jako ludzie mamy skłonność do rozmarzania się w niewłaściwym kierunku. Jako ludzie mamy skłonność do odczuwania żądzy w niewłaściwym kierunku. Jako ludzie mamy skłonność do tego, żeby stawiać sobie cele, które nie są dobre dla nas. Mamy taką skłonność i możemy za tym pójść. Diabeł wie, że może pociągać za te różne nitki w naszym wnętrzu. Ale jako ludzie, którzy poznali Chrystusa, mamy też możliwość zerwać się z łańcucha. Któregoś dnia musiałem podjąć decyzję, bo wiecie, w latach, na początku lat 90., kiedy była straszna bieda też na Mazurach, myślę, że na Mazurach i w Bieszczadach to było bardzo, bardzo przerażające wręcz, choć wasz region też nie należał do mocno oszczędzanych. Ale ja doświadczałem naprawdę upokarzającej biedy i niewielki wpływ miałem na jakąkolwiek zmianę. W którymś momencie otworzyły się przede mną możliwości i mogłem szybko wyjechać, mogłem szybko też rozpocząć jakiś biznes. I mogłem też dalej służyć Bogu i poważnie potraktować wszystkie osoby, które dotychczas przyprowadziłem do Chrystusa. Mogłem wszystkim powiedzieć sorry, ale teraz muszę zadbać o siebie. W większości oni robili to i nie obchodziło ich, co się ze mną dzieje. Ale ja nie miałem poczucia, że mogę też tak w drugą stronę. Pamiętam te myśli. To było trudne. To mi się nie podobało. Ale podjąłem decyzję, że zostaję. Co z całym tym poczuciem upokorzenia, niesprawiedliwości? Po prostu postanowiłem, że nie będę tego czuć. Później nieraz w moim umyśle pojawiały się kalkulacje. Kurczę, bardzo dobrze idzie mi, jeśli chodzi o profilaktykę. Zarabiam na tym jakieś pieniądze, mógłbym wielokrotnie więcej. Mógłbym odpalić firmę, zatrudnić kilka osób, mieć zespoły, które posyłałbym po Polsce. Sam siedziałbym w domu, a całą moją pracą byłoby robienie telefonów i wystawianie faktur. Mógłbym. Obliczyłem sobie, ile bym zarabiał. To wszystko bardzo mi się podobało. I zadałem sobie pytanie, czy to jest to, czego Bóg ode mnie chce. Później zacząłem zastanawiać się, co w ten sposób osiągnę. Wow. Niesamowitą pozycję. Będę chomikiem hodowanym przez samego siebie, który będzie miał podnoszący się standard klatki, żarcia nasypywanego do korytka. Pewne materialne rzeczy zmienią się wokół mnie, ale kiedyś wszystkie one stracą znaczenie i kiedyś nie będę z nich korzystał.
i choćbym miał złoty kibel w łazience, to co z tego, jeśli będę w łóżku robił w pampersa? Stwierdziłem, że chcę służyć Bogu i skarb, który jest w niebie, będzie dla mnie ważniejszy niż wszystko, co mógłbym zdobyć tutaj na ziemi. Wiecie, Bóg nie zostawił mnie bez wsparcia i bez pomocy, choć były momenty trudne, ale powiem, że to były naprawdę trudne decyzje. Bo jeśli nie jesteś w stanie zdecydować, jeśli nie jesteś w stanie zmienić swojej pozycji, jeśli nie jesteś w stanie nic zrobić, to po prostu godzisz się z tym, na co nie masz wpływu. Ale jeśli masz wpływ, to to jest o wiele trudniejsze. Przeżyłem wiele takich konfrontacji i wiem, że gdybym nie był przygotowany na nie poprzez zmianę sposobu myślenia, to prawdopodobnie, jeśli nie przy jednej odnodze tej rzeki, to przy drugiej bym wyszedł z tego głównego nurtu, który Bóg dla mnie wyznaczył. Patrzę też na historię wielu, wielu ludzi, którzy to z powodów biznesowych, to z powodów romansowych, to z powodów jeszcze jakichś innych, znaleźli coś, co było dla nich większym powodem do radości w danym momencie niż życie z Bogiem. Wiele lat temu byłem na pogrzebie młodszego ode mnie człowieka. Super brat. Naprawdę fajny facet. Do momentu, aż zaczął zarabiać pieniądze. Nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy. Ale złe zaczyna się wtedy, kiedy pojawiające się pieniądze pokazują, że to one posiadają nas, a nie my je. Pamiętam pewnego poetę. Poznaliśmy się lata temu. Miał bardzo fajne wytłumaczenie na swoją grzeszność. Powiedział, czy miłość może być grzechem? To brzmi, to ma swój ciężar gatunkowy. Jeśli ktoś chce siebie do czegoś przekonać, to zrobi to w sposób czy prymitywny, czy ambitny. Ale dla Boga nie będzie ważne, jak byliśmy w stanie sobie coś uzasadnić, jak byliśmy w stanie sobie coś wyolbrzymić. Dla Boga nie będzie miało tego znaczenia. On powie, nie, to nieprawda. To nie było tak duże. Ty to sobie przystawiłeś do oczu. Ty zrobiłeś to w centrum swojego świata. Ty zafundowałeś sobie zaćmienie Boga czymś, co było niegodne, by stanąć między mną a tobą. Czy to, co mówię, ma dla was znaczenie? Czy kiedy popatrzymy na historię w swoim życiu, to czy widzimy, że od czasu do czasu jesteśmy kuszeni? Od czasu do czasu takie mechanizmy gdzieś w nas się odpalają. Od czasu do czasu coś bardzo drobnego, niepozornego może urosnąć do poziomu wielkiej lawiny śnieżnej, która zaczęła się od małego okruchu. Bywa. Czy żądze, emocje, pragnienia powinny nami rządzić? Czy też to my powinniśmy rządzić naszymi pragnieniami? Czy to nie my powinniśmy decydować? Czym jest zbawiona dusza? Zbawiona dusza to dusza, która jest uległa świadomej woli człowieka, który decyduje o tym, czym chce się kierować. Jeśli Bóg jest w centrum twojego życia, potrafisz osądzić, rozpoznać, odrzucić, zatrzymać rzeczy, które prowadzą ciebie na bok od tej drogi.
potrafisz powiedzieć nie, nie będę tego eksploatował. Czasami ludzie ze szczególnymi nerwicami, różnego rodzaju problemami wchodzą w takie toki myślowe, że nie potrafią się z tego wydostać. To tak jakby wpadli do rury i nie ma żadnej opcji, żeby wyskoczyć na bok, bo są w tej rurze i to się toczy i toczy i musi się toczyć do końca. Tak to wygląda. Ale czasami sami się, siebie tak urządzamy. Nie musisz siedzieć w tej rurze. Nie musisz siedzieć w tym toku myślowym. Nie musisz tego rozwijać. Wiecie, co robię, kiedy mam nieprzyjemne sny? Zdarzają mi się. Myślę sobie, nie no, kurczę, nie będę tego snu ciągnął dalej. Obudzę się i pójdę spać. Więc zupełnie świadomie budzę się i idę spać. Przerywam to. Niektóre informacje mogą cię przytłoczyć. Niektóre informacje mogą ciebie zdołować. Może zrobić ci się smutno, przykro, możesz się zagłębiać w tym. Możesz o tym myśleć, myśleć, myśleć. Może stawać się to coraz większe i większe i większe. Ale możesz też na samym początku powiedzieć nie. Nie idę za tym. W Biblii jest napisane o tym, że martwienie się jest grzechem. W liście do Filipian jest napisane w liście Piotra, że troszczenie się jest grzechem. Wiecie, powinniśmy też to właściwie rozumieć, bo pod hasłem martwienie się czy troszczenie możemy różne rzeczy umieścić. To nie znaczy, że nie mamy planować, że nie mamy przewidywać, że nie mamy być zapobiegliwi, jeśli chodzi o działanie. Ale chodzi tam bardziej o postawę. To jest częściej, zdarza się niewiastom, że kobieta czuje się zobowiązana, żeby się martwić albo troszczyć. Przychodzi z pretensjami do męża. Jak ty tak możesz się nie martwić? Jak ty się możesz tym nie przejmować? No dobrze, ale jak się będę tym przejmował, zmieni się coś na lepsze? Nie rozumiem, jak ty tak możesz. Mogę. Różnimy się w sposobie myślenia i przeżywania rzeczywistości. Ale to jest ważne, żeby sobie uświadomić to, że nie jesteśmy w stanie, przeżywając emocjonalnie trudne sytuacje, sprawić, że staną się lepsze. Ale jesteśmy w stanie zatruć sobie życie i życie innym, jeżeli będziemy przeżywali tę sytuację, której nie możemy zmienić w tak mocny sposób. A co więcej, Biblia mówi, że kiedy w tych trudnych sytuacjach wykażemy się postawą zaufania, wiary, to to może coś zmienić. Więc bardzo często jest potrzebna zupełnie odwrotna reakcja od tej, która nam narzuca się naturalnie. I porządkowanie swojego wnętrza to jest jedna z pierwszych rzeczy, których musimy się uczyć, jeżeli chcemy funkcjonować w bliskości z Bogiem. To my decydujemy, jakim wnętrzem, jakim wszechświatem, który podarujemy Bogu, będzie nasza dusza. Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację. Idziemy do kogoś w odwiedziny. Ta osoba wpuszcza nas do domu, ale przez cały czas z telefonem przy uchu z kimś się o coś kłóci. Każe nam gdzieś usiąść, włącza telewizor, żeby było nam milej, kiedy ona rozmawia, i akurat na kanale Disco Polo, więc robi się nam naprawdę miło. Ta osoba cały czas rozmawia przez telefon, jest w zamieszaniu, pyta, czy zrobić nam kawę czy herbatę, prosimy o kawę, dostajemy sok. Więc ta osoba kręci się po mieszkaniu i w którymś momencie uświadamia sobie, że chyba nie posprzątała przed naszą wizytą, więc zaczyna teraz to robić. Jak się czujemy w takiej sytuacji? No, jak Bóg w naszej duszy. Jednym ze sposobów na to, by uczcić Boga, ze sposobów na to, by Go uwielbić,
ze sposobów na to, by pokazać, że traktujemy go poważnie. Jest powiedzenie, nie jestem swoją własną własnością. Odkąd oddałem swoje życie Bogu, wszystko, czym jestem, jest Jego. I Jemu się należy, by mógł mieszkać w moim czystym sercu, w mojej duszy, która jest poddana Jemu, nie żyje w zamieszaniu, w chaosie, nie jest miotana żywiołami tego świata, ale jest poddana Jemu i On wie, że jest centrum mojego myślenia, że jest dla mnie na pierwszym miejscu. On wie, że jest największą miłością mego życia. Będziesz kochał Boga swego, z całego serca swego. Aha. Wiecie, kochać sercem i kochać umysłem. To jest decyzja. Decyzja, za którą powinno pójść jakieś działanie. My decydujemy o robieniu porządków. Wiecie, w takiej tradycji ludycznej w Polsce było to, że ludzie na Wielkanoc sprzątali domy. Byli nawet tacy, co się kąpali. Były pewnego rodzaju symbole, które podpowiadały ludziom, że trzeba oczyścić się na powitanie zmartwychwstałego Chrystusa. I wiecie, w naszej rzeczywistości to jest trochę tak jak z Dniem Kobiet. Wiecie, kiedy jest Dzień Kobiet? No, słucham, nie podpowiem. Źle pała siadać. Codziennie. I wiecie, i nie da się Chrystusa uczcić w jakiś wyjątkowy sposób, w wyjątkowym momencie. Ale, a co gorsza, to kiedy próbujemy go uczcić w wyjątkowy sposób, w wyjątkowym momencie, to często świadczy przeciwko nam. To świadczy o tym, że on nie jest w centrum, że chcemy go w tym centrum umieścić na krótką chwilę. Zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu życia, zmiana tego, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, jest czymś, co jest niezbędne Bogu, jeśli chcemy, by Bóg używał nas i byśmy mogli wypełnić te wezwanie Chrystusa, gdzie On powiedział, naśladujcie mnie. Jak myślicie, czy Jezus chodził z taką myślą, kurczę, dokopię temu Herodowi? O, zbliża się dzień, że mu sobę pokażę. Znaczy, to taka prawdziwa historia. Ów Herod, ów człowiek z rodziny Heroda, był w niebezpiecznej sytuacji, która zagrażała jego życiu i zobaczył sowę. I w tym momencie usłyszał, że jego życie zostanie ocalone, ale kiedy drugi raz zobaczy sowę, to będzie poprzedzało jego śmierć. I przez całe życie nie widział sowy. Wiecie, kiedy zobaczył? I to jest w zapiskach historycznych. On drugi raz zobaczył tą sowę. W Dziejach Apostolskich jest opisany ten moment, w którym ludzie przyszli i go chwalili. Mówili, boskie to słowa, a nie ludzkie. I wtedy, kiedy siedział na tronie i słuchał bogobojnych wypocin swoich poddanych, zobaczył sowę. Był przerażony i niedługo potem umarł. A to taka dygresja. Dobra. Zaczynam się rozgadywać na poboczne tematy. To chyba dobry znak, aby zrobić przerwę.